Proszę o zabranie głosu pana trenera Dariusza Wójtowicza. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Wydaje mi się, że mecz był, mógł się podobać, tak? Był emocjonujący. Z naszej strony powiem tak, że zapraszanie artystyczne, punktów się całkowicie nie dostaje. Trzeba sytuację sfinalizować, ale również trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o popełnianie błędów. My w pierwszej połowie zbyt dużo tych błędów indywidualnych porobiliśmy i mogło się to skończyć po pierwszej połowie już 0-2-0-3 nawet. Szczęście, że tyle się nie skończyło, natomiast w drugiej połowie to my byliśmy tą stroną dyktującą warunki gry i wydaje mi się, że byliśmy bliżsi rozstrzygnięcia tego na własną korzyść, ale w przekroju całego meczu myślę, że remis nie krzywdzi żadnej ze stron. Gratuluję tutaj miastu, gratuluję awansu przede wszystkim do drugiej ligi trenerowi, gratuluję obiektu, bardzo miło się gra właśnie na takich stadionach. My niedługo też za 2 miesiące będziemy mieli może nie aż tak piękny, ale też ładny. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Zarembę. Dzień dobry państwu. Myślę, że tak jak trener powiedział, w pierwszej połowie mogło to się skończyć też, mogło być 2-0 i wtedy byłoby naprawdę ciężko. Popełnialiśmy błędy indywidualne, tak jak trener wspomniał. No ale było 1-0 tylko, w szatni sobie powiedzieliśmy parę takich słów mocniejszych i wyszliśmy z podwójną taką motywacją na drugą połowę, czego było efektem właśnie ta bramka i śmiem twierdzić, że gdyby mecz trwał jeszcze dłużej, bo tak mi się przynajmniej wydawało, że fizycznie wyglądaliśmy z minuty na minutę pod koniec coraz lepiej. Także myślę, że 5-10 minut jeszcze do końca by było. Aczkolwiek nie ujmując tu drużynie przeciwnika, bo naprawdę postawiła nam ciężkie warunki, ale myślę, że gdyby mecz potrwał trochę dłużej, to przechylilibyśmy szale na własną stronę. Bardzo proszę o zabranie głosu trenera Otwica Kobrzyk, pana Wisława Bańkosza. Ja w zupełności zgadzam się tu z kolegą, z Darkiem. Miło mi było gościć. Znamy się już troszeczkę lat z pracy w Małopolsce. Po wielu latach dzisiaj zawitał ze swoją drużyną i od razu z drużyną, która po pierwsze jeszcze rok temu dzieliły nas dwa poziomy rozgrywek. My byliśmy w trzeciej lidze, przeciwnik był w pierwszej lidze. Dlatego zdawaliśmy sobie sprawę, z kim gramy i o co gramy. Był to nasz autentyczny debiut o drugoligowe punkty. Czy ten remis, czy jesteśmy zadowoleni, bo pewnie takie pytanie. No po pierwszej połowie na pewno nie. Mieliśmy swoje sytuacje, był rozmach, były sytuacje. Zabrakło nam celnego strzału, no oprócz tutaj oczywiście bramki naszego kapitana, który strzelił ładną bramkę, uderzył po długim słupku, wpadło, ale mieliśmy jeszcze dwie, trzy sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. W drugiej połowie, tak jak wszędzie na całym świecie się dzieje, drużyna, która przegrywa, stawia wabank albo 0-2, albo 1-1, dlatego determinacja naszego przeciwnika doprowadziła do tego, że straciliśmy bramkę. Również w kilku sytuacjach nasz bramkarz wybronił bardzo groźne uderzenia. Świetnie się tu spisał nasz Mateusz Mika. No, co nie ukrywam, że nasze kontry, które wyprowadzaliśmy, też równie dobrze mogły się skończyć drugą bramką. Dlatego ten remis uważam za uczciwy. Dostaliśmy lekcję drugoligowej gry. Wiemy już, będziemy po każdym spotkaniu coraz mądrzejsi i mam nadzieję bogatsi w punkty. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu zawodnika Miejskiego Klubu Piłkarskiego Otwica Pobrzeg, Krzysztofa Bielińskiego. Dzień dobry państwu. Ja myślę, że wszystko już prawie zostało powiedziane. Tak naprawdę remis zadawala chyba każdą z drużyn. My możemy być tylko na siebie źli, że nie wykorzystaliśmy tych wszystkich sytuacji, które stworzyliśmy w pierwszej połowie. Myślę, że przy wyniku 3-0 goście nie podnieśliby się już chyba i mielibyśmy 3 punkty. Niestety wyszliśmy na drugą połowę trochę, nie wiem, jakby rozluźnieni, trochę za bardzo pewni siebie i to nas trochę zgubiło. Może też trochę sił zabrakło, ale
remis myślę, że na inaugurację nas zadowala i będziemy walczyć w następnych meczach o punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenerów zawodników? Nie była zapóźniona. My uzgodniliśmy tutaj wcześniej z kapitanem, że gra do momentu, kiedy po prostu da sygnał, że już powietrze zeszło, że już nie ma z czego. Dlatego taka była umowa w przerwie, przed meczem. Krzysiek zagrał maksa tego na tyle, ile mógł. I w momencie, kiedy zaczęły siły, bo pracował praktycznie na całej połowie, zrobiliśmy zmianę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Z tego, że inauguracja, że po raz pierwszy gdzieś tam w takim zestawieniu zawodnicy grali, bo do tej formacji doszło dwóch nowych piłkarzy. Może z tego to wynikało. Tak czasami bywa. No, mam nadzieję, że w następnych meczach właśnie tej nerwowości, a co zarazem idzie tych błędów indywidualnych, bo to stąd one te sytuacje się stwarzały, przeciwnika będzie mniej zdecydowanie. No, tak mówię, Andrzej to też jest młody chłopak, jeszcze w tamtym roku był młodzieżowcem, 93 rocznik, on nabiera cały czas doświadczenia i myślę, że z każdym meczem będzie się czuł coraz pewniej. Wiadomo, że presja na nas, na zawodnikach jest też większa, tak? Oczekuje się od nas zwycięstw i bardzo dobrze. Ale to gdzieś na zawodnikach na pewno w jakimś sensie ciąży, mimo tego, że to był pierwszy mecz, prawda? I mamy taki mieszany skład bardzo doświadczonych, dobrych piłkarzy z wyższej półki, ale też mamy młodzież w swoich szeregach i ta młodzież gdzieś tam no, musi swoje błędy popełnić, żeby później wskoczyć na wyższy poziom.